na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Sukces inowrocławskich chórów. Dobrze się czyta. Inowrocławski Chór Kameralny Pro Arte, wspierany przez chórzystów z chóru Cantus z Państwowej Szkoły Muzycznej, ma powody do dumy. Nasi śpiewacy zostali laureatami 3 nagród 9. Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Choralnego, który odbył się w jednym z hiszpańskich kurortów. W konkursie wystąpiło kilkanaście chórów z całej Europy. No, zaczniemy od gratulacji, bo udało Wam się osiągnąć wiele na wspaniałym konkursie w Hiszpanii. Co to był za konkurs? No i proszę powiedzieć, jakie nagrody udało się zdobyć? No, to był międzynarodowy konkurs choralny w Lloret de Marnie opodal Barcelony. Też występowaliśmy w 3 kategoriach. W każdej z tych kategorii otrzymaliśmy jakąś nagrodę. W 2 było to złote pasmo, w 1 pasmo srebrne. Były to kategorie, srebrne pasmo otrzymaliśmy w kategorii muzyki ludowej, 2 pozostałe w kategorii sakralnej i rozrywkowej. Tutaj myślę warto dodać, że w kategorii sakralnej jednym z utworów, które wykonywaliśmy, był utwór pana Marcina Koprzyńskiego, naszego tutaj lokalnego kompozytora, nauczyciela również szkoły muzycznej, pracownika Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Był to utwór A Tele Va Vie i było to prawykonanie tego utworu, także na pewno było to też przeżyciem i dla samego kompozytora, jak i dla nas. A należy zaznaczyć, że no, utwór spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, więc myślę, że świadczy też to o klasie i mam nadzieję, że również świadczy też o, no, o w miarę dobrym wykonaniu tego utworu. Ale zaprezentowaliście też nieco lżejsze utwory. Tak, między innymi Serduszko puka w rytmie czacza. Na przykład to jest taki utwór, który bardzo często wykonujemy w momentach, kiedy no, chcemy po prostu rozbawić publiczność i tym razem też to się udało. No, występowaliście w doborowym towarzystwie europejskim. To było kilkanaście chórów, tak? Tak, dokładnie to było bodajże 17 chórów z różnych stron Europy. Między innymi z Włoch był taki chór męski, z Finlandii, z Czech. Z tym, że kategorie tutaj wiekowe były bardzo różne. Myśmy występowali w kategorii chórów kameralnych. Były chóry dziecięce, były chóry mieszane. Był nawet chór, który występował w kategorii 50+. I teraz ważna informacja dla panów, którzy śpiewają, chcą śpiewać w chórze. Dla panów, którzy chcieliby śpiewać w chórze, chcieliby się do nas przyłączyć, mam taką informację, że brakuje nam głosów męskich, zwłaszcza głosów tenorowych. Także jeżeli któryś z panów nas w tej chwili oglądających jest w stanie przełamać swoje jakieś bariery, czy obawy, czy lęki i zgłosić się do nas na wspólne muzykowanie, to zapraszamy w każdy piątek na próbę o godzinie 17 do Szkoły Muzycznej przy ulicy Klińskiego 16. Za sukcesem naszych chórów stoją jego dyrygentki odpowiedzialne za przygotowanie śpiewaków, Monika Wilkiewicz i Grażyna Wolter-Kazimierczak. Właściwie gratulacje, kolejny sukces, tym razem zagraniczny, wspaniały konkurs. No, jak Pani wspominają jako dyrygentki ten konkurs? Bardzo dobrze. Po prostu tak nam się podoba, że teraz już będziemy chyba co roku wyjeżdżać. No tego oczywiście życzę, no ale to naturalnie było kupione wcześniej z przygotowaniami, prawda? Tak, oczywiście tutaj mój uśmiech jakby cały czas nieustannie na wspomnienie tego, że zdobyłyśmy 2 złote i 1 srebrny dyplom. To jest jakby potwierdzenie tego, że jesteśmy bardzo zadowolone. Ale no wiadomym jest, że było to okupione, może to też złe słowo, taką pracą no ciężką, zarówno chórzystów, jak i nas tutaj obu prowadzących, ponieważ no każdy niuans, każdy szczegół na międzynarodowym jury praktycznie no wszystko się liczy. To nie jest łatwa praca, tak zgrać to brzmienie chóru. No jest to trudne chociażby ze względu na duży rozstrzał wiekowy, więc z racji tego, że można powiedzieć, jesteśmy profesjonalistkami, zdawałyśmy sobie sprawę, że będzie to trudna nasza rola, żeby to właśnie miało jakby sens i doprowadziło nas do zwycięstwa w 2 kategoriach, ale no widać, zarówno chórzyści w 100% dołożyli wszelkich starań, bardzo się starali i my też.
To życzę kolejnych sukcesów, ale na co dzień, jak to wygląda od kuchni, jak często się spotykacie? Na co dzień praca odbywa się 2 razy w tygodniu, są to 2 próby 2-godzinne. Znaczy jest to optymalny układ pracy dla chóru, bardzo dobry i bardzo skuteczny. Jakie plany jeszcze na ten rok? Z pewnością będzie można usłyszeć chór w Inowrocławiu na pewno. Tak, z tą pewnością w Inowrocławiu jeszcze planowane są koncerty, jak również docelowo w tym pierwszym semestrze tutaj roku szkolnego koncert kolęd, na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Panie i panowie, witamy w programie Dobrze się czyta. Marlena Sobczyńska i Bartosz Wiśniewski z Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza. Tym razem sięgnęliśmy oboje po książki polskich autorów, zarówno po literaturę piękną, jak i literaturę faktu. Zaczynamy od powieści. Może ja zacznę, Marleno. Bardzo proszę. Jako pierwszą polecam powieść, proszę zobaczyć, niewielkich rozmiarów, ale na pewno wielką swoją rangą artystyczną. Magdalena Tuli jest to powieściopisarka chyba najchętniej lub jedna z najchętniej nagradzanych obecnie autorek żyjących w Polsce. Czy jej najnowsza powieść Szum potwierdza rangę artystyczną jej pisarstwa? Na pewno. Poznajemy główną bohaterkę i narratorkę, która wychowuje się w idealnej rodzinie. Tylko zadajemy sobie pytanie, co jest nie tak, czy to objaw choroby psychicznej, ponieważ ciągłe kłopoty są z tą dziewczyną, później dorosłą kobietą. A to w szkole, a to w życiu prywatnym, później według jej rodziny małżeństwo i wychowanie jej dzieci nie funkcjonuje jak należy. O co chodzi? Cóż to za skaza na wizerunku idealnej rodziny? Żeby odkryć tę tajemnicę, udajemy się w mądrą i wnikliwą podróż literacką w głąb ludzkiej psychiki i polskiej historii. Napisana prostym językiem, prawie bez opisów, z bardzo ograniczoną ilością bohaterów, powieść zabiera nas naprawdę na wspaniałą wyprawę literacką. Myślę, że lektura dla wszystkich wrażliwych miłośników literatury. Ja, patrząc na nasz stół, widzę, że też przygotowałaś powieść, trochę grubszą niż powieść Magdaleny Tuli, ale czy równie ciekawą i doniosłą, jeżeli chodzi o rangę artystyczną? Tak, może zacznę od wielkości, objętości. Oczywiście jest to niewielka, ale wartościowo wielka literatura. Nie obawiam się użyć tego słowa. Jest to debiut literacki, późny debiut, bo tu autorem jest dojrzały już mężczyzna, Paweł Potoroczyn, a książka nosi tytuł Ludzka rzecz. Rzecz to jest godna uwagi. Rzecz dzieje się w takim fikcyjnej wsi Piórkowie. Mamy tu galerię postaci stworzonych przez autora, dosadnych, takich mocnych postaci, wyrazistych. Przez to książkę czyta się bardzo dobrze, bo te żywe są, wyłaniają się naprawdę postacie bardzo, bardzo żywe. Bohaterowie tej książki, której akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej, ale też autor przenosi nas w czasy troszeczkę dawniejsze, ponieważ chce nam pokazać te postacie, ich życiorysy, skąd się te osoby biorą. Ta książka, można ją to tak właściwie przydzielić do takiego nurtu chłopskiego. Bo rzecz się dzieje, tak jak powiedziałam, na wsi i te postacie, które wykreował autor, pełnią różne funkcje w tej książce. Jest tam i partyzant, jest i dziedzic, jest i ksiądz, czyli tacy przedstawiciele po prostu warstw społecznych.
Może to, jak mówię, nie brzmi zbyt zachęcająco, ale jeszcze dodatkowo powiem, że oprócz tej opowiedzianej historii przez autora jest mnóstwo refleksji na temat miłości, na temat języka. Autor takie opowiastki filozoficzne właściwie wtłacza w ten tok narracyjny powieści. Także tu jest ogromna zaleta. Język wspaniały. Też powiem, więc rzecz naprawdę godna uwagi i przeczytania. Powiem nawet, lektura obowiązkowa. Kolejna książka to jest książka właśnie z działu literatury faktu, tak? Tak, tak. Ale czy tak bardzo poważna jest ta książka, czy nie. Gatunek absolutnie jest nie. Lżejszy? Najpiękniejsze kobiety z obrazów, ale nie jest to książka dla historyków literatury. Mm-hmm. Na pewno nie. Znajdziemy tutaj, tak jak w książce Potoroczyna, miłość, ludzkie namiętności i po raz kolejny okazuje się, że może najlepsze scenariusze pisze samo życie. Nawet jeżeli nie lubimy odwiedzać muzeów, to myślę, że z miliardów reprodukcji, które nas otaczają zewsząd, teraz nawet już w internecie, znamy takie kobiety z obrazów jak Mona Lisa, Maja czy Olimpia Maneta. I sięgając po książkę Małgorzaty Czyńskiej, możemy poznać ich prawdziwe losy. Dowiedzieć się na przykład, co kryło się za słynnym, tajemniczym uśmiechem Monalizy. Może rozwiązanie, które podsuwa Małgorzata Czyńska, jest najprostsze i najbardziej prawdziwe. Możemy również na przykład poznać prawdziwe historie skandalizujących w dawnych epokach modelek, które odważyły się pozować nago. Oczywiście przypisano im od razu niemoralność, złe prowadzenie się i nawet do dzisiaj powtarza się takie utarte określenia, że do obrazów Goi czy Maneta pozowały kurtyzany, osoby lekkich obyczajów. A jeżeli wczytamy się w historię życia tych modelek, okazuje się, że mogłyby być wzorem moralności i to dla ówczesnych królewien i księżniczek, które też pozowały do obrazów artystek. Znajdziemy więc w tej książce naprawdę bardzo ciekawe losy. Mogę powiedzieć, że spokojnie można sięgnąć po lekturę Małgorzaty Czyńskiej w autobusie, w pociągu, podczas jakiejś krótkiej przerwy, na przykład w poczekalni u lekarza, ponieważ są to króciutkie rozdziały. Ich zaczątkami były artykuły prasowe i przynoszące naprawdę bardzo, bardzo ciekawe opowieści. Ty też zresztą polecasz tym razem opowieści dotyczące rodziny Kuroniów. Sięgamy po listy i czy rzeczywiście okaże się, że życie i chociażby pisane listami przynosi tak ciekawe opowieści również, kiedy zerkniemy do rodziny Kuroniów? Tak, tutaj zajrzymy w świat intymny państwa Kuroniów. A książka nosi tytuł Listy jak dotyk. Gaja i Jacek Kuroniowie. Ona dla niego była dziewczynką, słoneczkiem, Gaszką, Gają, Grażyną. A on dla niej Jacusiem, najukochańszym. Ta tkliwość tkwi właśnie w tych listach. Te listy pojawiły się w momencie, gdy Jacek Kuroń zostaje pierwszy raz osadzony w 1965 roku. Pierwszy list, pierwsza wymiana. Znają się już 5 lat, 5 czy 6 lat. I przez te lata korespondencji, a korespondencja trwa do 1982 roku, do śmierci Gai, i listy pochodzą z momentów, kiedy Jacek Kuroń jest osadzony, a siedział w więzieniu w sumie 9 lat, oczywiście z przerwami. A ich związek trwał 27 lat. Zajrzymy właśnie, tak już wcześniej powiedziałam, w ten świat intymny. Poznamy też kawałek dziejów polskiej historii współczesnej.
Także zapraszam do lektury książki Listy jak dotyk. I polecamy też Ludzką rzecz Pawła Potoroczyna. Zachęcam do odnalezienia sensu w szumie Magdaleny Tuli, poznania prawdziwych historii najpiękniejszych kobiet z obrazów. Dobrze się czyta. Zapraszamy. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.